Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oficjalnie rozpoczęli pracę w nowej siedzibie. O placówce stworzonej za 1 milion złotych opowiadają samorządowcy i kierownik PCPR. Warunki, w którym do tej pory Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny było w naszym starostwie, to przypomnę tylko około 80 metrów kwadratowych, cztery nieduże pomieszczenia. No i zdecydowaliśmy się, że no niestety te warunki muszą być już zdecydowanie lepsze. Tak się stało, że akurat ten obiekt PZU już opuszczała i zdecydowaliśmy się na wykup tych pomieszczeń. Jedna jeszcze dodatkowa taka sprawa związana z siedzibą i umiejscowieniem w ogóle tego miejsca, bo przecież łatwość dojazdu, dostępu. Cena też była niewygórowana w budowaniu obiektu dzisiaj, a wykup tego miejsca, no to praktycznie można by było powiedzieć, że byłyby to porównalne kwoty. Ale z całym remontem i wykupem to jest około 1 000 000 zł. Tu jest ponad 500 metrów kwadratowych. No warunki absolutnie, zupełnie, zdecydowanie lepsze i to była główna decyzja, ta, która, o której żeśmy, jaką żeśmy podjęli. Mając na uwadze, iż jest 100 rodzin zastępczych, 8 domów rodzinnych, ponad 160 dzieci, rozmowy często jeden na jeden, no te warunki musiały być zdecydowanie lepsze i mam nadzieję, że dzisiaj te warunki tak już żeśmy polepszyli, że pracownicy zupełnie to inaczej odczuwają i mam nadzieję, że również osoby, które muszą korzystać również z tego obiektu, również pozytywnie to odbierają. Zajmujemy teraz nowe pomieszczenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy Placu Słowiańskim 6 pod prokuraturą. Obecne pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy wejście, które umożliwia poruszanie się osobom poruszających się na wózku bądź okulach. Mamy swoją salę konferencyjną, dzięki której będziemy mogli organizować różnego rodzaju spotkania, konferencje czy nawet szkolenia. Mamy również utworzony taki pokój spotkań, gdzie służy on nam w codziennej pracy do rozmów zarówno z dziećmi, jak i rodzicami biologicznymi czy zastępczymi. Każdy pokój jest, uważam, przestronny, umeblowany. Także warunki lokalowe mamy naprawdę teraz bardzo dobre. Nasze pomieszczenia są dostosowane właśnie do potrzeb osób, naszych klientów tak naprawdę. Tak? Mamy tą przestrzeń, którą mamy, pozwala na lepszy kontakt z klientem, na swobodne rozmowy, nawet na rozmowy bardzo intymne, bardzo prywatne, gdzie w poprzedniej placówce nie mieliśmy ku temu możliwości. Bardzo się cieszę z tego, że możemy pracować w godnych warunkach, że zespół teraz może wykonywać swoje obowiązki naprawdę godnie i jakby służyć no, przede wszystkim mieszkańcom powiatu. Przednia lokalizacja PCPR-u była w bardzo skromnych warunkach, porozrzucana po różnych kondygnacjach, maleńkie pomieszczenia, bariera dla niepełnosprawnych, którą trudno było jakby do końca usunąć, więc decyzja odnośnie wykupu tego pomieszczenia, a także przystosowania do warunków PCPR-u znacznie zwiększyła i powierzchnię, i warunki pracy do 400 metrów, ale przede wszystkim ułatwia kontakt z interesantami, którzy po prostu dzisiaj nie mają tych barier, mają możliwość no, tutaj dotarcia, rozmowy w dobrych warunkach, rozmowy z pracownikami PCPR-u. Mamy świadomość, że zadań przybywa, tak jak tutaj w poprzednich ponad 20 lat warunki może wystarczały w tamtym czasie, bo było zaledwie kilka osób, dzisiaj jest 11, ale przewidujemy, że no, będzie to inwestycja, która zaspokoi potrzeby na następne 20 lat. Więc zdecydowanie jest to wyjście do klienta, jest taka polityka, o czym starosta wspominał, że te wszystkie takie właśnie decyzje mające czy wydział komunikacji, czy poradnia, one po prostu ułatwiają pracę i kontakt z interesantem, z mieszkańcami.
wszyscy mieli świadomość konieczności. Wszyscy mieli świadomość tego, że warunki, w jakich pracuje nasza jednostka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, są po prostu warunkami niespełniającymi żadnych oczekiwań zarówno pracowników, jak i osób, interesantów, którzy no licznie przychodzą do PCPR z wieloma sprawami. Stąd też wydaje się, że ta decyzja była konieczna i chyba optymalna, bo i miejsce, lokalizacja tej nowej siedziby PCPR-u jest moim zdaniem bardzo dobra, gdyż w towarzystwie i sąsiedztwie innych urzędów administracji. Z drugiej strony warunki, które teraz tu są, są warunkami godnymi dla pracowników, jak i dla tych, którzy bez jakiegokolwiek progu mogą wjechać i załatwić swoje, czy wejść i załatwić swoje sprawy życiowe. W porównaniu z tym, co pamiętamy z poprzedniej, to olbrzymia zmiana, wspaniałe pomieszczenia, wspaniale przygotowane. Myślę, że i dla pracowników to duża zmiana, ale również dla, a przede wszystkim chyba dla mieszkańców powiatu malborskiego, co za tym idzie, również dla mieszkańców miasta Malborka, więc wyrażam wielką radość, że taka siedziba powstała, że mieszkańcy, którzy korzystają z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, będą mogli to robić naprawdę w warunkach już, nazwijmy to, europejskich.